Siema, Robczyce! Przed nami 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i naprawdę ogromnie cieszymy się, że już 12 stycznia zagracie razem z nami. Tym razem zbierać będziemy pieniądze dla dziecięcej medycyny zabiegowej. W trakcie kolejnego już 28 finału będą zbierane środki na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na takie dziedziny medycyny dziecięcej jak chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochirurgia. Wśród występujących w trakcie robczyckiego finału znajdą się m.in. Międzyszkolny Zespół Pieśni i Tańca Halicz, Przemysław Skałuba oraz Angelika Gil. Obecni będą mogli także podziwiać pokaz akrobatyki powietrznej i pokaz tańca towarzyskiego. Nie zabraknie także znanej i lubianej zabawy po nitce do szczęścia. Na to wspaniałe wydarzenie zaprasza dyrektor Centrum Kultury w Robczycach Sylwia Ruszel. 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku rozpoczniemy o godzinie 15:30. Program jest bardzo urozmaicony. Będą mieć Państwo okazję podziwiać pokazy tańca towarzyskiego. Zatańczy również zespół pieśni i tańca Halicz. W dalszej części będą mieć Państwo możliwość podziwiania pokazów akrobatyki powietrznej w wykonaniu laureatki, finalistki znanego rozrywkowego programu Mam Talent. W dalszej części wspaniały koncert zagra znany muzyk Przemysław Skałba. Również będziemy mogli potańczyć, pobawić się przy zespole muzycznym Euforia. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie może odbyć się bez licytacji gadżetów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Również odbędzie się zabawa po nitce do szczęścia, a później oczywiście losowanie nagród głównych. Całość urozmaicać będą stoiska z rzemiosłem i potrawami. W ten dzień będzie można także skorzystać z porad dietetycznych. O godzinie 18:00 widzowie zostaną zaproszeni do wspólnej zabawy tanecznej przy muzyce zespołu Euforia. Do grania z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy zachęca również zastępca komendanta chówca ZHP w Robczycach, Wioletta Czemarnik. Serdecznie zapraszam na 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 12 stycznia na terenie naszego powiatu. Spotykamy się wszyscy w tę zimową, gorącą niedzielę, która zjednoczy nas wszystkich w celu pomagania innym. 85 wolontariuszy wyjdzie na ulicę naszego powiatu zbierać pieniądze do puszek. Wolontariuszem może zostać każdy, niezależnie od wieku. Najmłodszy nasz wolontariusz ma 8 lat. Najstarsi zaczynali swoje granie z orkiestrą od pierwszych finałów, które odbywały się w Robczycach. Pierwszy finał, który zorganizowaliśmy wspólnie, który zorganizowała Komenda Chówca Związku Harcerstwa Polskiego wspólnie z Centrum Kultury w Robczycach, odbył się w 2007 roku. Co roku te finały rozwijały się, były coraz bogatsze, zbieraliśmy coraz większe sumy pieniędzy. W tym roku to już 14 finał, na który bardzo, bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. W tym roku zbieramy pieniądze na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Malowanie twarzy, wata cukrowa, popcorn, dmuchane zabawki oraz kącik maluszka to tylko niektóre atrakcje, które przewidziano w trakcie finału dla najmłodszych uczestników. Ta wspaniała akcja nie mogłaby odbyć się bez nieocenionej pomocy wolontariuszy. Jestem wolontariuszką pierwszy raz, zdecydowałam się pomagać, ponieważ pomoc jest lepsza niż spędzanie czasu na przykład przed telewizorem i dlatego w niedzielę będziemy zbierać pieniądze. I też zachęcam inne osoby, moich przyjaciół i nie tylko, żeby również pomagali nam zebrać potrzebną sumę pieniędzy. Organizatorem tego wydarzenia jest Centrum Kultury w Robczycach oraz Komenda Chówca ZHP w Robczycach. Patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Robczyc Bolesław Bujak. Bądźmy razem w niedzielę 12 stycznia od godziny 15:30 w hali widowiskowo-sportowej w Robczycach.